Siemanko, dzisiaj zagramy w grę o nazwie Surgeon Simulator. Jest w tej grze bardzo ciekawe sterowanie, ponieważ przycisk A odpowiada za ten palec, przycisk W odpowiada za ten palec, za ten palec odpowiada przycisk E, za ten odpowiada R, a kciuk to jest spacja, więc nie obraźcie się, kiedy pokażę wam to. Ok, teraz możemy wyjąć tą dyskietkę. Tu jest nasze biuro, jesteśmy ogólnie chirurgiem. Możemy klikać myszką, możemy podnosić różne przedmioty i na przykład nimi rzucać. Ok, tu są jakieś tableteczki, numer telefonu, możemy podnieść słuchawkę, zadzwonić do kogoś. Ale nikt nie dzwoni. O, gdzieś dzwonimy przez przypadek. Szybko idziemy na operację, zanim ktoś odbierze. Okej, na początek zacznijmy od operacji wycięcia serca. Nazwisko pacjenta Bob. Przykro mi, Bobie. Jesteś moim kolejną ofiarą. Tutaj ostatni mój przeszczep serca nie wyszedł najlepiej, bo ocena to C. A chyba A plus jest najlepszy. Ok. Sprawdźmy, czy na pewno nasz pacjent śpi. Wygląda na to, że śpi. Ok. No, ta gra jest masakryczna. Ble, brzydzę się takich widoków. Nie, tu jest krew. Myślę, że tego kubka tutaj nie potrzebujemy. Operacja. Ej, ciekawe, czy to można wyłączyć. Dobra, lepiej nie próbuję, bo może można. O, wiertarka. Ok, z tego co pamiętam, to potrzebujemy wyciąć na początek żeberka. Komuś żeberka z grilla? O nie, tam jest nasze drugie serduszko, które musimy potem wrzucić. Najgorsze to te szczykawki, bo kiedy ukujemy się tą szczykawką, to wtedy musimy się. Kurczę, nie mogę tego złapać. Kiedy ukujemy się jedną ze szczykawek, wtedy dzieje się bardzo źle, bo nasz obraz zaczyna zmieniać barwy i skakać i się poruszać. No, nie wiem, czy to odpowiednio złapałem tą piłkę. O nic. Może skorzystałem z wiertarki. Ciężko się w ogóle chwyta, jak się nie ma wprawy w tę grę. No, łap to. No, nie mogę tego złapać. Ok, powiedzmy, że trzymam. Trochę go zraniłem. W ogóle nie widzę, co robię. O, może pod takim kątem będzie lepiej. O, on traci krew. Szybko, gdzie jest ta strzykawka? Zielona strzykawka zapobiega krwotokowi. Szybko. Utrata krwi 3 ml na sekundę. Szybko, dźgamy. No, ratuje sytuację. Wow. Ej, czy to naprawdę dobra szczykawka? Szczykawka nie do niego wpadła do środka. Nie mogę jej wyjąć. Ej, to chyba nie jest ta szczykawka. Spróbuj tą drugą. Czyżby to była ta? Wątróbka? Nie, to jest łódzko. O nie, o nie, o nie, co ja zrobiłem? On zaraz zginie. O nie, szybko. O nie, ukułem się, to jest to, o czym mówiłem. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Nie, to się nie może tak skończyć. Nie jestem w stanie sięgnąć po tamtą strzykawkę chyba. Muszę się nią tylko ukłuć. Nie mogę nic zrobić, nie wiem. Nic nie widzę, masakra. Czemu widzę to? Zaraz tracimy. Dobra, muszę kontynuować operację w ten sposób. Tylko muszę zatamować krwotok. Tylko nie wątróbkę.
próbuję w cokolwiek tu wbić. Okej, okay, zatonowałem troszeczkę. O, okej, okay, już nie krwawi. Za chwilę się zamienisz z tym pacjentem. Mam nadzieję, że nie. Dobra, musimy wziąć naszą wiertarkę. O nie, wiertarko, nie odchodź. Nie. Ale to jest ciężkie, kiedy się już zaczyna tak... O nie, to jest zły początek tej gry. Spróbujmy młotkiem. I... Proszę państwa. Łup. Łup. O nie, wypadł mi młotek z ręki. Nie, on zaraz zginie. Nie jestem w stanie nic zrobić, niestety. Więc, aby ten dzień nie był bez sensu, to spróbuję go dobić. Nie, wyjmij mu te w ogóle wszystkie wnętrzności. No nie dam rady właśnie mu wyjąć, bo mi wszystkie narzędzia powypadały. Nie. Okej, okay, mam jakiś młotek. Co tam skalpel robił? Próbuję rozbić mu żebra, ale coś bezskutecznie. O, okej, okay, udało mi się, pokruszy mu żebra. No sakra, ta gra jest straszna. Jak tu wierzyć w lekarza? No, podejrzewam, że lekarze nie robią w ten sposób. Gdyby tak robili, to nie da, to nie ma sensu. Żegnaj, papa. Napchaj mu tam rzeczy, jak nie śmiesz. Giń. Papa. No nie, pierwszy pacjent, pierwsza porażka. Nie, to było straszne. Operacja udana, pacjent zmarł. Dokonano brutalnego morderstwa w czasie zaledwie 5 minut 20 sekund. Pocieszające. Powtórz morderstwo. To by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcecie więcej odcinków z tej gry, piszcie komentarze, zostawiajcie łapki w górę, a ja się jeszcze do was odezwę. Pa, pa.